Pomódlmy się, kochani, tak jak to czynimy za każdym razem. Ojcze, dziękujemy Ci za ten pierwszy wykład już, za czas do tej pory. W imieniu Pana Jezusa stoimy przed obliczem Twoim, aby poprosić Cię o dalej, o więcej. O to, aby Słowo Twoje w dalszym ciągu pracowało, przekonywało, aż do momentu, kiedy człowiek przyjdzie pod krzyż i pojedna się z Tobą przez imię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Daj nam pokorne serca, czułe, wrażliwe na Twoje Słowo. Niech Twój Duch działa. Amen. 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 Kochani, rozmawialiśmy, w zasadzie rozważaliśmy wspólnie razem na pierwszym wykładzie tą nieszczęsną ludzką naturę. Bardzo, bardzo myślę, że mam nadzieję, Słowo was przekonuje. Ja nie jestem tutaj, aby was przekonać. Słowo Boże ma was przekonać. Ja Biblii nie napisałem, ja ją tylko wykładam, ją tylko przekazuję, więc Bogu ufam, że autor Bożego Słowa i tego, co dzisiaj jest mówione, przekona twoje serce i będzie działał w twoim sercu. Kochani, ale idźmy dalej, rozważajmy dalej to, co o czym mówiliśmy, a zatrzymaliśmy się na tym podczas pierwszego wykładu, że człowiek jest niestety, człowiek jest zły. Taka jest prawda biblijna, taka jest ludzka natura. Kochani, ale chcielibyśmy popatrzeć na to z ludzkiej teraz perspektywy, bo mówiliśmy o tym, jak Biblia niestety patrzy na człowieka, ale pod względem grzechu. Pod względem grzechu, bo Biblia patrzy o wiele szerzej na człowieka. Można by było cytować wspaniałe rzeczy z Biblii na temat człowieka. Natomiast my jesteśmy na tych dniach skupienia, aby rozwiązać największy problem człowieka, mianowicie właśnie grzech i oddzielenie od Boga. Pojednanie się z Bogiem i w końcu zyskanie tej nadziei nowego życia i życie z Bogiem od tej pory na nowo, inaczej, z pewnością i radością tego, że przebaczone są grzechy i człowiek dostępuje żywota wiecznego, tak jak jest napisane. Ale popatrzmy z ludzkiej perspektywy. Ile razy słyszeliście, albo sami mówiliście, ja nie jestem taki zły. Ja nie jestem taki zły. O, kaznodziejo, mówisz, że człowiek jest zły, ale popatrz na mnie, ja nie jestem taki zły. Ja, tak jak już powiedziałem, lakonicznie przeprowadzam starsze osoby przez pasy, ja tam niczemu, nikomu nie zawadzam, nikt nie ma ze mną problemów, ja wcale nie jestem taki zły. No, ludzie tak to argumentują. I jeszcze inni, co odważniejsi, mówią, popatrz na tego, ja w porównaniu do nim to jestem jak gołębica, tak czysta. Ten to jest dopiero lis. Ten to jest dopiero. No, tak, niektórzy w ten sposób się usprawiedliwiają, siebie pokazują w lepszym świetle, a co jeszcze ważniejsi, starają się przytoczyć mnóstwo argumentów wszystkich dobroci, które uczynili, żeby uargumentować to albo udowodnić, że wcale nie jest się takim złym. Ja chodzę do kościoła, jestem co niedzielę, albo co święto, niektórzy powiedzą, nie opuszczam i tak dalej, ale to nie jest sedno sprawy. Kochani, gdybym tak chciał was przenieść do momentu, kiedy Pan Jezus chodził po Jerozolimie, po Ziemi Świętej, kiedy chodził po Izraelu i po okolicznych miastach, zauważcie jedną rzecz, że Pan Jezus tak naprawdę niewiele chciał mieć wspólnego z ludźmi, którzy mieli wiele do powiedzenia na temat swojego życia w kontekście usprawiedliwienia. On niewiele z nimi chciał mieć wspólnego. Z ludźmi, którzy chodzili w strojnych szatach, udawali bardzo wielce religijnych, niewiele z nimi chciał mieć wspólnego. Zauważcie, do kogo przychodził Pan i kto doznawał cudów w życiu i przemiany życia. Człowiek, który, na przykład, człowiek ślepy, który nie udawał, że widzi. On nie udawał, że widzi. On wołał, Boże, Panie Jezu, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną, daj mi wzrok, przywróć mi wzrok. Inny przypadek. Ludzi, którzy nie udawali, chociaż nie potrafili chodzić, nie udawali przed Panem Jezusem. O, Panie Jezu, popatrz, ja chodzę prawie. No to tylko jakąś małą terapię mi trzeba zastosować. Nie. Oni mówili, ja nie chodzę. Od tylu i tylu lat mam wielki problem ze sobą. Przychodzili ludzie,
którzy mogliby naprawdę i było to naprawdę uzasadnione, żeby chować ten swój problem, na przykład trędowaci, przychodzili do Pana Jezusa i wbrew zwyczajom i tradycji i prawu odsłaniali siebie przed Panem i powiedzieli: taki jestem, potrzebuję ratunku. Pan Jezus za bardzo nie zajmował się ludźmi, którzy ciągle się usprawiedliwiali i pokazywali, że są święci. Dlaczego? Bo Panu Jezusowi, jak powiada Biblia, nie potrzebował Pan Jezus, aby ktokolwiek coś mu mówił. On wiedział, co jest w sercach ludzkich. Dlatego to jest ciekawa rzecz, bo możemy dzisiaj mówić o tej całej podłej naturze człowieka, ale nie do tego zmierzamy, aby dzisiaj się troszkę wzajemnie, tak dzisiaj dramatyzować nad sobą. Nie. Zmierzamy do tego, aby zrobić z tym faktem coś wspaniałego. Kochani, apostoł Piotr w pewnym momencie, to jest pewien obraz, zobaczył tą swoją okoliczność, w której tonął. Zobaczył tą swoją okoliczność, w której nagle topił się. I wiecie, co z tą swoją okolicznością zrobił? Nie udawał, że umie pływać, choć pewnie umiał, ale wiedział, że niewiele to się zda w tych okolicznościach, niewiele mu to pomoże. Zawołał w sposób, jaki powinniśmy my w tym stanie naszej grzeszności zawołać: Panie, ratuj, bo Pan Jezus ma moc uratować Cię właśnie z tego, o czym dzisiaj cały czas mówimy. On ma moc Cię uratować, a musisz być uratowany, bo jeśli nie zostaniesz uratowany z powodu tego, jakim sposobem i jakim stylem życia żyjesz, to będziesz niestety, no taka jest Biblia, nie chcę nic tutaj ukrywać, ale niestety możesz spędzić wieczność w wielkich mękach tylko dlatego, że nie skorzystałeś z ratunku, który na wyciągnięcie ręki był dla ciebie. Kochani, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. No, to myślę, że jest podstawowa rzecz. Kochani, ten człowiek, który nie wie, że jest uzależniony, jemu nie da się pomóc. On mówi: wcale nie jest ze mną tak źle. No cóż tam, ten to dopiero, nie? Pije albo używa i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy człowiek uświadomi sobie, że jest grzesznikiem i że jest zły, wtedy następuje, jakby uruchamia się pewien proces. To jest pierwszy krok, za którym idzie wspaniała nowina ratunku i odkupienia. Zostałem poproszony o to, aby powiedzieć świadectwo swojego życia i powiem to przy okazji właśnie tego momentu, bo ono jest właśnie bardzo związane z tym, o czym mówię. Właśnie z tym. Ze świadomością i uświadomieniem sobie czegoś, czego do momentu w moim życiu sobie nie uświadamiałem. Ja byłem człowiekiem, który uważał, że jest dobry. Tak, to ja jestem. Ja tutaj dzisiaj mówię przeciwko sobie. Tak, ja byłem takim człowiekiem. Kochani, wychowałem się w rodzinie bardzo podzielonej. Jedna strona to była taka katolicka strona, taka tradycyjna strona, ale niepraktykująca. No, z przykrością niepraktykująca, więc było to wszystko takie umowne, że musi tak być i koniec. A druga strona była wychowana tak właśnie biblijnie, a więc mój tata właściwie pochodził z kościoła, ze zboru i on przekazywał nam dzieciom pewne prawdy biblijne, jak to jest z Bogiem, jak powinno się modlić i tak dalej. Ja byłem taki podzielony. Z jednej strony widziałem jedno, z drugiej strony widziałem drugie. Tu pewną niepraktykę, tu pewną praktykę. I wiecie, rodziło to w moim sercu pewne pytanie. Jaka jest prawda? Gdzie jest prawda? Jedni mówią to, drudzy to. Jedni uważają tak, drudzy tak. Jaka jest prawda? To nurtowało moje serce. I z kolei poprzez to, że gdzieś tam byłem ciągle zachęcany do tego, żeby mimo wszystko wziąć Biblię, poczytać, pomodlić się jak potrafię, stosowałem to. Modliłem się, czytałem Biblię jak potrafiłem, ale żyłem swoim życiem. Życiem pełnym imprez, alkoholu, znajomości, chociaż nie byłem uzależniony. Nie, nie byłem od żadnych używek, narkotyków i innych rzeczy. Nie, ja po prostu tego używałem. Żyłem po prostu jak ludzie, zabawowo, imprezowo i tak dalej.
Ale oprócz tego nie znalazłem się na dnie życia. W żadnym momencie. Raczej miałem powodzenie. Gdzieś tam występowałem w teatrze, miałem jakieś myśli, ambicje, marzenia, żeby rozwijać karierę. Wszędzie mi się powodziło, w szkole, u znajomych i tak dalej. A więc zauważcie, nie w tą stronę poszło co niektórych życie, że gdzieś na dno sponiewierane życiem. Nie, moje życie w drugą stronę szło. Raczej powodzenie, pomyślność, wszystko było okej. Ale muszę wam powiedzieć, że wielokrotnie w moim umyśle, w moim sercu, pomimo tego wszystkiego, że tak mi się fajnie powodzi, że mam we wszystkim pomyślność, powodzenie, pojawiały się takie myśli bardzo trudne. Do czego to wszystko zmierza? Jaki jest sens? Nie ma sensu. No i jak tak całe życie tak przebombić, można by było powiedzieć. Dokąd ja zmierzam? Wiele razy gdzieś tam w swoim rozmyślaniu, ja nie wiem, czy to było jakieś depresyjne, czy nie, chociaż nie groziło mi to raczej, ale zmierzało to do tego momentu, w którym lepiej by było z życiem skończyć, bo to nie ma jakiegoś sensu. Dokąd to zmierza? Pamiętam, że miałem takie moje było poznanie Boga i Biblii, że myślałem sobie wtedy, kiedy byłem po jakichś imprezach alkoholowych, pod wpływem alkoholu, pijany, wracałem do domu, mówiłem sobie, nie godzi się tak modlić do Boga. I wówczas nie modliłem się do Boga, bo byłem pijany, więc taką miałem bojaźń Bożą. Szkoda, że ta bojaźń nie spowodowała wtedy czegoś innego. Po co to robię w ogóle? No, ale takie było wtedy moje zrozumienie. Bardzo lekkomyślne. Pijany wracałem i myślałem sobie, no nie będę dzisiaj czytał, bo nie zrozumiem, a w ogóle Bóg mnie nie wysłucha, bo pijany jestem. Ale wiecie co, po jakiejś imprezie, no takie jest tło tego, nie chcę się rozwodzić, bo to najmniejszego sensu nie ma. Natomiast po jakiejś tam imprezie, pamiętam, przyszedłem do domu i w końcu chyba miarka się przebrała, gdzieś tam w moim sercu. Usiadłem na łóżku i tak po raz pierwszy w życiu pomyślałem, jak to jest, bo czytam Biblię, i czytam w niej dokładnie, jak powinno się żyć, czego Bóg oczekuje, jak powinien człowiek wyglądać. I z przykrością patrzę na siebie i widzę, że moje życie w ogóle wygląda inaczej. Że ja się okłamuję, że robię zupełnie coś innego, pajaca z siebie czynię, bo jakieś tam swoje wymyślam teologię, żeby jakoś udobruchać Pana Boga. Ale kochani, stwierdziłem, że jestem grzesznikiem. Po raz pierwszy w życiu stwierdziłem, że jestem grzesznikiem. Grzesznikiem, który jeśli dalej tak będzie żył, i nie okłamywałem się w tym momencie chyba po raz pierwszy w życiu, nie okłamywałem się. Jeśli tak dalej będę żył, to skończę na dnie piekła z dala od Boga. Tak sobie wtedy powiedziałem wyraźnie. Ale na tym się nie skończyło, kochani. Bo to był krok, który Bóg bardzo pobłogosławił. Bo On kocha, kiedy człowiek w końcu uświadomi sobie prawdę. Bo o to w tym wszystkim chodzi. I wtedy zwróciłem oczy do góry i powiedziałem, Boże, ja tak dalej nie chcę żyć. Nie chcę tak dalej żyć. To jest kłamstwo, to jest życie, które się Tobie nie podoba. Ja skończę w piekle, jak tak będę żył. A pamiętajcie, że ja czytałem Biblię, modliłem się i wydawało mi się, że w miarę dobrze się prowadzę. Okazuje się, że było to okrutne kłamstwo. I w tamtym momencie coś się wydarzyło. Bo od tamtego jednego momentu nie było ze mną żadnego ewangelisty, żadnego człowieka, który by się o mnie pomodlił, poprowadził, powiedział, podpowiedział coś. Nie, od tamtego jednego momentu zmieniło się moje serce. Nagle doznałem jakiegoś zwrotu, przemiany. Nagle coś się uruchomiło, coś się zmieniło. Już nie wypiłem alkoholu, nie przeklnąłem w ogóle na ustach swoich i po jakimś czasie ktoś mnie zaprosił do zboru, tutaj znalazłem się w zborze, moje życie zaczęło nabierać takiego tempa, poznawałem coraz bardziej Boga i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kochani, od tego się zaczyna. Od uświadomienia sobie swoich grzechów. W dalszej części tego wykładu potwierdzę wam to, że nie da się tak naprawdę Boga pokochać, jeśli człowiek nie uświadomi sobie tego, z czego został
uwolniony i co mu przebaczono. Zresztą o tym mówi Biblia, ale to będę mówił dalej. Kochani, a więc krzyż Jezusa Chrystusa, bo chciałbym też powiedzieć o pewnej rzeczy. Krzyż Jezusa Chrystusa, zobaczcie, objawia też właśnie tą nieszczęsną ludzką naturę. Zobaczcie, do jakiego momentu musiał zostać doprowadzony Pan Jezus, albo w jaki sposób musiał umierać, a to była najokrutniejsza metoda zabijania wtedy. Ja gdzieś tam, ponieważ zaczytałem się w pewnym momencie w tej metodzie zabijania, jak to wyglądało, jak to krzyżowanie, to jest o wiele okrutniejsze, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tam ciało było rozrywane pod ciężarem, tam wnętrzności się naciągały do granic możliwości. Człowiek przestawał oddychać, dusił się, no po prostu okrucieństwo, ten krzyż. Taka była metoda rzymska pozbawiania ludzi, życia. I Pan Jezus właśnie tą metodą umiera. Zauważ, jak sponiewierany został z powodu tego, że człowiek tak bardzo upadł w grzech. I jak z kolei poważną jest to sytuacją, o której dzisiaj mówimy. Jak poważny jest to temat, skoro niewinny Boży Syn musiał zejść na ziemię i ratować ciebie i mnie, bo wiedział, że jeśli tego nie zrobi, to przyjdzie taki czas, że każdy z nas zostanie wrzucony do piekła i tej straszności, tej odrazy nie mógł po prostu wstrzymać. Z miłości do człowieka przyszedł na świat i darował siebie. Powiedział, nie, ja nie chcę, żeby ludzie cierpieli, ja to przyjmuję na siebie. Dlatego Izajasz, prorok, księdze proroka Izajasza w 53 rozdziale powiada tak, w poczet przestępców został zaliczony. W poczet przestępców, chociaż bezprawia nie popełnił. Stał się jak przestępca, chociaż nigdy bezprawia nie popełnił. Problem w tym, że na tej sali wszyscy jesteśmy przestępcami. Ale nie myśmy tam zostali przybici. To jest niesamowite, kochani. Mówiłem o tym wczoraj. Co by było, gdybyś takiej rzeczy doświadczył w więzieniu? Ciąży na tobie wyrok śmierci, a pojawia się jakiś człowiek znikąd i mówi, ja to wezmę za ciebie. Ja to wezmę, ty idź wolny. Powiedziałbyś wówczas, nie zapomnę ci tego do końca życia. Będziesz moim bohaterem. Powiem o tobie moim dzieciom. Moim wnukom, moim prawnukom, jeśli dożyję. Całemu światu to powiem, w gazetach będą o tym pisać, że przyszedł jakiś człowiek i wziął to, co na mnie ciążyło. Wziął na siebie i umarł niewinnie. A więc taka jest Ewangelia. Ale zechciejmy teraz iść dalej, ponieważ mówimy o ludzkiej naturze. Ta ludzka natura pociągła za sobą pewne skutki. W pewnym momencie w całym wszechświecie wybuchła pewna wojna. Biblia między słowami, choć tego jasno nie określa, ale ja tak to rozumiem, wybuchła pewna wojna. Wojna między człowiekiem a Bogiem. Choć Bóg nigdy tej wojny nie oczekiwał i nigdy jej nie wywołał, to w pewnym momencie człowiek postanowił, że weźmie sprawy w swoje ręce, odwróci się do Boga plecami. A wiecie, historia Izraela, tych wczesnych lat, kiedy ludzie budowali wieżę Babel, mówi o tym, że ludzie pięściami się Bogu wygrażali w górę i mówili, sami sobie poradzimy, wybudujemy sobie wieżę, a ześlij nam jeszcze raz potop, tym razem będziemy gotowi. A więc taka była ludzka natura, słuchajcie, od początku istnienia człowiek gdzieś tam się buntował wobec Boga. Bóg chciał dobrze, człowiek nie chciał tego przyjmować. O, jakiż Bóg jest straszny, bo miesza nam w planach, tak mówili ludzie. Ale nie tak jest, kochani, to jest tylko cielesne nasze myślenie. Bóg zawsze chce dobrze. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że kiedy człowiek się nawraca i zaczyna chodzić z Bogiem, to najczęstsze słowa na swoją przeszłość, jakich może użyć, to mówi, jaki ja głupi byłem. Po prostu. Tak mówi. Jaki ja byłem głupi. Lekkomyślny. Co ja sobie myślałem? Taki ratunek, takie szczęście, takie bogactwo. Przyszłość cała, wieczność z Bogiem. Niektórzy mówią z żalem, czemu tak późno, kochani? A więc zobaczcie, jaki jest człowiek niestety. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 5 rozdział, 10 wiersz.
List do Rzymian, 5 rozdział, 10 wiersz. I znowu będę starał się na podstawie Bożego Słowa udowodnić ci, że ta wojna faktycznie zaistniała między człowiekiem a Bogiem. Człowiek wypowiedział Bogu posłuszeństwo, jakby wywołał, rozpętał wojnę. Ciekawe, że nikt nigdy nie nakręcił filmu, jak rozpętałem największą wojnę światową. Bo to nie druga wojna światowa była największa. Największa wojna, która pochłonęła największą liczbę ofiar, to jest wojna człowieka z Bogiem. Ta wojna przykryła swoją objętością wszystkie inne wojny. Jeśli bowiem będąc kim? Nieprzyjaciółmi. Biblia wyraźnie mówi, że z powodu grzechu i upadku staliśmy się nieprzyjaciółmi. Innym słowem oddającym nieprzyjaźń jest wrogość. Staliśmy się wrogami. Bóg chciał czegoś innego, myśmy zechcieli czegoś innego. Bóg ma inne plany, myśmy zechcieli innych planów. Bóg ma inny pomysł na to, jak prowadzić nasze życie, myśmy zechcieli inaczej. To są dwa różne kierunki. Staliśmy się nieprzyjaciółmi, wrogami, nieprzyjaciółmi. Ale otwórzmy sobie też 8 rozdział, 7 wiersz. Dlatego zamysł ciała jest wrogi, wrogi Bogu. Widzisz, Bóg ma wrogów, niestety, ale w naszym postępowaniu staliśmy się nimi właśnie my. Zamiast być przyjaciółmi Boga, staliśmy się Jego wrogami poprzez nasz grzech, poprzez naszą ciemność. A w innym miejscu Bożego Słowa, Boże Słowo mówi wyraźnie, jakaż jest przyjaźń między światłością a ciemnością. Kochani, to nie jest tak, że ty jako wierzący człowiek możesz inaczej. Nie, to nie jest tak, że wierzący człowiek ma może za pan brat być z tym, co jest nazywane dzisiaj światem. Oczywiście w świecie żyjemy i do świata musimy chodzić, aby w tym świecie służyć i być światłem. Ale nie możemy być przyjaciółmi tego świata. Dlaczego? Bo wtedy stajemy się jak oni. Kiedy oni stawiają kielich, to nie jesteś przyjacielem czegoś takiego. No, ja kiedyś dawałem taki przykład, że to jest bezmyślność, kiedy jakiś człowiek się nawraca. Ja w ogóle tego nie nazywam nawróceniem, ale jakiś człowiek stwierdza, że oto ma nowe życie, bo ktoś mu powiedział, że jest teraz wierzącym i ten człowiek jedzie do swojego starego środowiska, stawia wódkę na stół, polewa wszystkim innym i mówi, teraz to mam dopiero powód, żeby się napić. Jestem zbawiony. No, kochani, nie tak ma być. Wierzący człowiek nie jest przyjacielem świata, ciemności. Nie ma przyjaźni między ciemnością a światłością, a przynajmniej nie, jeśli chodzi o Pana Boga. Bóg nie jest przyjacielem ciemności. Chociaż mówi się, że Pan Jezus był przyjacielem grzeszników, to nie dlatego, że akceptował ich życie, to dlatego, że był ich ratunkiem i chodził do nich, bo wiedział, że nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Dlatego Pan Jezus chodził do tych, których dzisiaj nazwalibyśmy prostytutki, ale nie na usługi, ale po to, żeby je ratować. Kochani, dzisiaj jest to... Tak jest Pan Jezus. Pan Jezus jest zawsze tym, który ratuje. I to jest fascynujące, że dzisiaj, to nawet w pieśniach gdzieś jest, że dzisiaj Pana Jezusa byśmy spotkali właśnie tam, w takich miejscach. Chodziłby, ratował ludzi nędznych, pogardzonych, ludzi, którzy sponiewierani są grzechem, ale nie dlatego, że On tego grzechu chce i ich akceptuje, ale dlatego, że chce ich wyrwać z tego miejsca. A więc takie są skutki tej naszej natury. Ale jakie były skutki tej nieprzyjaźni? Czy w Biblii czytamy, że Bóg w jakiś sposób tę nieprzyjaźń skorygował albo osądził? Tak. Są w Biblii takie pewne zdarzenia, które wydają się być już wydarzeniami, które przebrały wszelką granicę cierpliwości Bożej.
Są takie wydarzenia na świadectwo i na obraz tego, że w pewnym momencie też takie coś będzie miało miejsce. Ja ostatnio dosyć dużo czasu poświęcam na temat czasów ostatecznych i rozważania tego tematu w kontekście Biblii. Na YouTubie możesz znaleźć, jeśli oczywiście cię to interesuje, pewne wykłady, które prowadzę na ten temat, bo troszkę do tego chcę nawiązać. Ponieważ istnieją takie trzy wydarzenia w Biblii, które są najczęściej i najchętniej negowane i krytykowane przez cały świat. I powiem zaraz, jakie to są. Po pierwsze, jest to potop. Najchętniej w ogóle krytykowany, że w ogóle to nie miało miejsca. Ktoś tam wymyślił jakąś bajkę o tym. Drugim takim wydarzeniem jest Sodoma i Gomora. Mówię o biblijnych wydarzeniach. Bardzo często negują w ogóle to wydarzenie. Nie ma w ogóle pozostałości, jak twierdzą po tym mieście gdzieś tam. To tylko jakaś historia. Jak to? Ogień z nieba? No i trzecie biblijne wydarzenie, które już obrosło legendami i pewnymi kawałami śmiesznymi, to przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Zauważcie, że te trzy wydarzenia biblijne odkrywają pewną rzecz, odkrywają pewną naturę Boga. Że Bóg jest, to jest pierwsze, a po drugie, że Bóg może uczynić wszystko to, co zechce, jeśli się Mu coś nie spodoba. I to jest druga rzecz. Czy kiedykolwiek słyszeliście w telewizji, w TVN albo w TVP1, albo ktokolwiek, jaką ma telewizję z wiadomościami, że oto jakiś redaktor, dziennikarz wyszedł przed kamerę i powiedział: przerywamy program, aby nadać jakieś ważne ogłoszenie. Odkryto szczątki Arki Noego, rydwany zatopione w Morzu Czerwonym, pozostałości Sodomy i Gomory. Słyszeliście o tym kiedyś? Nie, żadnej telewizji o tym nie było. Dlaczego? Bo nie mogliby sobie tak to powiedzieć. Musieliby powiedzieć: Bóg jest! Bóg jest! I nie tylko jest. O, to jest groźny Bóg. Bo jeśli Mu się coś nie spodoba, to jest w stanie zrobić wszystko to, co zechce. No, nikt nigdy takiego czegoś nie powiedział. Na moich wykładach, już w internecie, na YouTubie, jak wpiszecie sobie imię, nazwisko moje, zobaczycie, pokazuję nawet zdjęcia tych odkryć, bo dokładnie je odkryto. Już wiadomo, gdzie Arka Noego leżała, rydwany zatopione dalej na dnie Morza Czerwonego są, zdjęcia są zrobione. Kochani, to wszystko jest na dowód tego, że Bóg to uczynił. Ale przybliżmy się troszkę do tych tematów. Kiedy chcielibyśmy przeczytać o potopie, musielibyśmy otworzyć pierwszą księgę Mojżesza, 6 i 7 rozdział. Nie będziemy tego czytać, ja chciałbym tylko powiedzieć o konsekwencji, jaką Bóg zesłał na ludzi z powodu właśnie tej nieprzyjaźni człowieka z Bogiem. Tej wojny, którą człowiek wypowiedział Bogu. Ci, którzy negują, krytykują to wydarzenie, mówią: a, pozalewało ich tam po kostki, gdzieś jakieś tam podtopienia były na Bliskim Wschodzie i sobie jakąś legendę wytworzyli, że zalało cały świat. Ale powiem wam coś szczególnego. W wielu cywilizacjach na całym świecie, nawet w tych, które dopiero były jakiś czas temu odkrywane, jest takie coś jak w ich tradycji, jak jakaś wielka woda, albo wielki potop, albo wielka katastrofa spowodowana wodą. Ciekawe jest, chociaż one się ze sobą nie kontaktowały. Gdzieś tam w dżungli w południowej Afryce nie mają internetu, zapewniam cię. Tam nie mają. Oni, niektórzy nawet dzidami w samoloty rzucają, bo nie wiedzą, co to jest. Ale w swojej tradycji, w swoich wierzeniach, gdzieś tam już przekształconych przez lata, mają jakąś legendę o jakichś wielkich wodach. I tak było na całym świecie. A więc to jest pewne światło. No, może ta historia biblijna tak naprawdę miała miejsce. No, musicie otworzyć sobie naprawdę w internecie, jeśli jesteście ciekawi, mam taki wykład jak za czasów Noego. Tam dowiecie się nieco więcej, nie będę o tym mówił teraz.
Ale kochani, cała ta historia potopu pokazuje pewne zagrożenie dla ludzi. Że w pewnym momencie ludzie doprowadzili się do stanu, w którym już jakby nie było odwrotu. Nikt nie szukał Boga, nikt nie chciał mieć z Bogiem nic wspólnego, był tylko jedna rodzina. Jeden człowiek, kilka ludzi, jedna rodzina. Był to Noe, który sam zresztą też był człowiekiem, a jak już powiedzieliśmy, wszyscy zgrzeszyli, więc Noe też był swego rodzaju człowiekiem, który był podległy grzechowi. Pewnie też wiele błędów popełnił, ale Noe zyskał łaskę w oczach Bożych. I zauważcie, to nie jest tak, że Bóg nie interesuje się człowiekiem, że nie obchodzi go, co tu się dzieje na ziemi. To jest Jego stworzenie, Jego własność i jeśli masz ogród, tak jak powiedziałem na poprzednim wykładzie, i dbasz o Niego, interesuje Cię, co tam jest w tym ogrodzie. Ci, którzy naprawdę serce wkładają w ogród, interesują się nawet każdą gałązką na drzewie. Wszystkim, każdym owocem obserwują codziennie, co się dzieje. Bóg jest o wiele bardziej uczuciowy i o wiele bardziej zainteresowany Twoim i moim życiem. Dlatego, że On jest autorem tego, co widzimy, tego, co widzimy, a więc całego stworzenia. Nie jest autorem zła, nie myślcie o tym. Mówiłem o tym wczoraj, dlaczego jest tyle zła na ziemi. Mam nadzieję, że nikomu do głowy nie przychodzi mieć pretensje do Boga. Musimy się popatrzeć niestety na siebie, bo my jesteśmy autorami zła i my to czynimy. Kochani, a więc potop odkrywa niezwykłą tajemnicę tego, że Bóg w pewnym momencie już jakby traci cierpliwość. Albo nie tyle traci cierpliwość, ale w pewnym momencie jakaś tam granica jest przekroczona. Coś musi zostać osądzone. I tak będzie na samym końcu istnienia. Wiecie, na ten czas, w którym jesteśmy, Bóg dał nam ratunek najwspanialszy, jaki może być. Właśnie dzieło Jezusa Chrystusa, jakim jest krzyż i odkupienie. Ta krew święta, która się przelała. Krew, która usatysfakcjonowała sprawiedliwość Boga. W tamtym czasie tym ratunkiem była Arka Noego. To Bóg polecił, aby zbudowana została Arka. Pozostałości jeszcze są do dzisiaj widoczne. Była Arka i człowiek, wchodząc do tej Arki, zyskał ratunek. Noe nawet nie pokropił się wodą potopu, dlatego że Bóg dał mu łaskę. Noe zyskał łaskę w oczach Bożych. A czy dzisiaj tak samo nie możemy powiedzieć, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i kto się opamięta, zyskuje łaskę. Właśnie łaskę, czyli ratunek przed nadchodzącą katastrofą, którą jest wylanie Bożego gniewu za grzechy ludzkości. Ale nie tylko potop odkrywa tę tajemnicę, bo także i Sodoma Gomora. Ci, którzy szydzą z Sodomy i Gomory, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, to były pewne miasta. Sodoma i Gomora, tam przelewał się grzech, przelewała się niegodziwość, także i na ten temat możesz posłuchać w internecie. Natomiast w cyklu Jak za czasów Lota, mam taki cykl, jak ktoś jest ciekawy, serdecznie do tego zapraszam. Natomiast tam przelewała się niemoralność seksualna. Wielkimi słowami można to powiedzieć. I ci, którzy szydzą z tej historii, powiadają tak. A Sodoma i Gomora to tam gdzieś na dnie Morza Martwego jest. Problem w tym, że za bardzo tam się nie da nurkować, bo ta woda wypycha. Mało kto chce badać tamto dno. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że wcale pozostałości nie są na dnie, ale widoczne dzisiaj gołym okiem stoją i jako pomniki tego, że Bóg w pewnym momencie zesłał deszcz siarki na to miasto i wszyscy wyginęli. Kochani, byłem jakiś czas temu w Wiśle, niedawno, w zeszłym tygodniu usługiwałem na ten temat i przyszedł do mnie brat i mówi, wiesz co, niedawno trzymałem w ręku tą siarkę właśnie, bo jeszcze do dzisiaj możesz zbierać w tamtej okolicy kulki siarki. To jest dowód na to, że Bóg zesłał deszcz siarki na to miejsce. Nigdzie w żadnym innym miejscu na całej ziemi czegoś takiego nie zobaczysz jak tam. A więc to jest dowód. I słuchajcie, a więc ta historia odkrywa tajemnicę albo odkrywa pewne znowu serce Boga, że grzech musi być osądzony. Karą za grzech jest
Śmierć, o tym czytaliśmy. Więc śmierć musiała przyjść w konsekwencji tego grzechu. Ale znowu nie wszyscy zginęli. Zobaczcie, znowu ktoś zyskał łaskę. Był nim Lot. Lot i jego rodzina. Znowu jakiś człowiek zyskał łaskę. I znowu nie jest tak, że wszyscy z połem, ilu ich jest, będą wrzuceni w śmierć z powodu grzechu. Znowu ktoś zyskał łaskę. Tym człowiekiem był Lot, żona Lota, niestety z tego do końca nie skorzystała, ale o tym nie chcę dzisiaj mówić. Ale kochani, jest jeszcze jedna historia, Morze Czerwone. Tam zdarzyła się pewna wspaniała historia. Oto dzisiaj ci, którzy szydzą, mówią, jak to jest? To przecież było morze, po kostki, woda, jakieś brodzili gdzieś tam szli, wiaterek to rozdmuchnął i tak sobie przeszli. No ci, którzy tam słyszałem, ktoś tam się śmiał i mówił, że jak to jest, że wszystkie wojska Faraona w wodzie po kostki potonęli. No to jest dopiero cud, tak wtedy mówili. Ja to tylko powtarzam po kimś, nie? Natomiast zauważcie znowu tą sytuację. Upór ludzki, upór i ignorancja Boga spowodowała, że znowu w tej historii ktoś ginie, a ci, którzy skorzystali z ratunku, przeszli suchą stopą. A więc znowu w tej historii nie wszyscy giną, ale znowu ktoś zyskuje ratunek i znowu ktoś ginie. Upór przeciwko Ewangelii, upór przeciwko temu, co dzisiaj głosimy, a więc upór przeciwko odkupieniu, pojednaniu z Bogiem. Ten upór nie doprowadzi cię do wspaniałego życia. Ten upór może cię doprowadzić na to samo miejsce, na które doprowadziło upór serce Faraona i wojsk egipskich, na dno. Jeśli będziesz się upierał, to Boże Słowo mówi, jak ujdziesz cało, jeśli zlekceważysz to wielkie zbawienie. Kochani, nie lekceważmy tego zbawienia. Raczej zachęcam was, abyście uczynili dokładnie to samo, co ja i wielu tych, którzy tu siedzą. Aby wejrzeć w siebie, spojrzeć na siebie, uświadomić sobie swój grzech. I nie tylko uświadomić sobie swój grzech i biadać nad swoim losem, ale zawołać, Panie, ratuj mnie, ratuj mnie. No, taka jest moja nadzieja, że w taki sposób i wy doznacie ratunku. Kochani, Jan Chrzciciel, zauważcie, co powiedział w 3 rozdziale Ewangelii Łukasza, 7 wierszu. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego, plemię żmijowe, a to nic innego nie oznacza jak grzesznicy, grzesznicy. Któż wam poddał myśl, aby co czynić? Uciekać przed nadchodzącym przyszłym gniewem. Jan Chrzciciel wiedział, że na coś się zanosi, że gdzieś tam na horyzoncie pewien czas dobroci i łaski się zakończy. Gdzieś na horyzoncie jest pewien koniec i taka jest prawda, że już za niedługo, już w niedługim czasie czas łaski i dobroci się skończy i zacznie się czas, który od wieków jest zapowiadany w Biblii, sąd. Sąd i wylanie Bożej sprawiedliwości. Ale ci są bezpieczni przed tym, którzy pojednali się z Bogiem, bo skoro pojednałeś się z tym, którego ty i ja nazwałem wrogiem, a wcale nim nie jest, bo myśmy się stali wrogami wobec niego, skoro pojednaliśmy się, wtedy nie ma już barier między nami. To tak jak człowiek z człowiekiem. Kiedy jest jeden, drugi, wrogi człowiekowi, to kiedy się pojedna, uścisną sobie dłoń. Nie ma od tej pory już przeszkód. Tak też jest z Bogiem. Dlatego jest napisane, choćby jak szkarłat twoje grzechy były czerwone, jak śnieg zbieleją. Będą, inaczej mówiąc, twoje życie zostanie oczyszczone, miłe Bogu. I dlatego w innym miejscu jest napisane, w to serce kamienne dam serce mięsiste i dam nowego ducha. I to nowe życie już nie jest wrogie Bogu. To jest życie, które jest miłe Bogu, pojednane z Bogiem, miłe Bogu. Bo tak jest w innym miejscu napisane, skoroście pokochali Jezusa Chrystusa, wtedy pokochał was i Ojciec. Dlatego was Ojciec kocha. Tak jest napisane. Kochani, otwórzmy sobie na koniec tej sesji wykładowej Izajasza 26, 20 rozdział.
Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Zauważcie, gdzie jest lud Boży, kiedy tak naprawdę ma nadejść gniew? Gdzieś w pokojach, gdzieś w swojej skrytości. Powiem wam pewną nowinę. Pan Jezus powiedział, oto odchodzę do Ojca przygotować wam mieszkania. I kiedy przygotuję wam mieszkania, wrócę znów po was, abyście byli, gdzie ja jestem. I o tym właśnie mówi Izajasz. Bo czytamy dalej w następnym wierszu, że oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby karać mieszkańców ziemi za ich winy. Wtedy ziemia odsłonie krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Kochani, to jest dla mnie wielka nadzieja, ale też pokazuje, że w pewnym momencie Bóg swój lud powoła do siebie, a na mieszkańców ziemi wyleje gniew. Bo nie dlatego, że mu się to podoba, ale dlatego, że największym jego darem, który najbardziej go kosztował, Jezusem Chrystusem, ludzie pogardzili. Odwrócili się do niego plecami. 5 rozdział listu do Rzymian, 8 i 11 wiersz. Mam nadzieję, że cię to zachęci do tego, aby wołać: Panie, ratuj. Bóg zaś daje dowód swojej miłości. Słuchaj tego, człowieku. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego. Jedyna wartość, która jest w stanie cię usprawiedliwić, jest krew Jego. Będziemy przez Niego właśnie zachowani od gniewu. Więc jeśli ty przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jeśli w Niego uwierzysz, jeśli się opamiętasz, poprosisz Go o ratunek, On da ci nowe życie, wolnym będziesz od gniewu. Bo dlaczego? Bo jesteś już pojednanym z Bogiem. Tą całą nieprzyjaźń i niepojednanie Pan Jezus przyjął na krzyżu dla siebie. Przyjął na siebie. Ale czytajmy jeszcze, ponieważ do 11 mamy przeczytać. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, to jest to, co czytaliśmy, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Cała Ewangelia tyczy się właśnie pojednania z Bogiem. Pojednania z Bogiem, które zostało tak kosztownie wywalczone na krzyżu Golgoty, na krzyżu, którym umierał Pan Jezus Chrystus. Ale powiem wam pewną nowinę. Pan Jezus na tym krzyżu nie pozostał. Zmartwychwstał. I ci, którzy w Niego wierzą, będą żyć z Nim już na zawsze.